Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest już kolejny odcinek z gry Simulator Kamiomu 2012. Tyle już kurczwek mam tej serii, że naprawdę czasami te przywitania tak mi dają, taki jest problem z powiedzeniem, z jakiej ja to gry gram teraz kurczwek. Ale to jest jednak dzisiaj Simulator Kamiomu 2012 i proszę ja was, jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Lecimy sobie teraz właśnie wywrotką tam do kamiołomu, żeby sobie kamień tamten przetransportować, któryśmy w poprzednim odcinku pozyskali z eksplozji właśnie kamienia. Tam jest naprawdę bardzo dużo teraz kamienia. Teraz ja sobie załaduję nieźle tą wywrotkę. Mam nadzieję, że będzie dobrze, a nie źle. O. Także powiem wam, że jest dobrze, naprawdę. Dużo nam nie zostało, bo tak naprawdę żeśmy wszystko kupili. Teraz to jest naprawdę tylko i wyłącznie teraz gra dla przyjemności. O, żwir. Też fajne teraz dodanko. Teraz gra jest właśnie tylko i wyłącznie dla przyjemności oraz możliwe, że jeśli szybko mi się zbierze pieniądze, biorą mi się pieniądze, jeśli tak, no, daję jeszcze powiedzmy z odcinek 2 na właśnie zbiórkę pieniędzy, no to czekajcie, ja jadę, tutaj mogę sobie ze spokojem stanąć. No to może kupimy kolejny kamieniołom i kolejny kamieniołom będziemy musieli sobie poogarniać. Pokażę wam właśnie jak wyglądają kolejne kamieniołomy, bo wiem, że jeszcze jest do kupienia, są dwie mapy chyba właśnie z kamieniołomem. Więc zobaczymy, obczajmy je. Dobra. O, właśnie, to jest to. To już nie podjadę zbytnio. Oj. Kurczę, Felek, sturlam się. A nie, calculated. Dobra, ule tu jest kamienia. No masakra. Dobra, tylko kurczwek lecieć taką jakby szuflą i zbierać to. Patrzcie, tego tutaj jest. Coś pięknego. Podniosłem coś? Nie. Nie, bo po co? W dół. I w dół. Kurczę, no co jest? Nie mogę jej wziąć, aż w takim samym zagłębieniu. Bez przesady, no. Też może być, no ale no, nie mówię, że nie. Patrz, no co jest? Ej, ja tak nie chciałem. Ty no, weź se nie rób jaj, no przecież to jest... Kurczę, no. A myślałem, że tak będzie łatwo. Ty no, co jest? Nie mogę podnieść normalnie dziadów. Aż tak są tego? Taki jest rów? Ty patrz! Czekajcie, może od tamtej strony się uda coś załadować, bo normalnie siłok. Czego to się tak zrobiło? Te na pewno sobie dam radę wziąć, bo one nie są, że tak powiem, w dole. Ojejku! Ja myślałem, że będę brać normalnie teraz na łychę po 10-15 kamieni. A tak jak widać, nie, bo po co? Cytrusowi, kurczę, Felek, żeby było dobrze, a nie źle. No, wziąłem 4, kurczę, Felek, no. Okej. Ale nic. Jedź! Aż się, kurczę, w kamienie wbijam troszeczkę. Nieładnie. Dobra. No, przecież już tutaj mogłem sobie pojechać normalnie, o nic nie zahaczyłbym. Dobra. Okej. Y. Elegancko. X, w sumie nie Y, to był teraz. Okej, kładziem. No patrz! No masakra, czego ja tego nie mogę teraz podnieść? Aż taki jest głęboki rów, że nie daje rady? Co to się tak dzieje? Podbija mi kurczwek tą łychę. Niedobrze. No, ile wziąłem? 3. No masakra. Serio myślałem, że będzie łatwiej teraz. A tu się troszeczkę jednak przeliczyłem. Dobra, pomijmy to, że teraz powinienem się normalnie tak stoczyć tam na dół, że głowa mała. Ale patrzcie, to jest kamienne. Ja to przecież powinienem wszystko sobie wziąć bez najmniejszego problemu. Może za blisko te były. Dynamit. Ups. Ej, co to się dzieje? Kurczę, może tutaj nam się uda wziąć coś, nie? Oby, nie. Teraz X. Okej. O, no, po 3.
No, nie wiem, albo to jest niedopracowane, albo po prostu nie umiem załadować dobrze tego kamienia, bo naprawdę on jest trochę w dole, no ale no, no bez przesady, nie? Dobra. Dobrze, o, teraz tak, takie nawet jakbym brał taką ilość sobie za każdym razem kamienia, to by był zadowolony. Tutaj nie mówię właśnie o tych 10-15, ale coś takiego. Dobra. Wyspie się? Kurczę, felek, no w dół tam poleciało, no. O, masakra. Jednak to nie był chyba dobry pomysł tak blisko dawać te... Przecież klewitowałem na jednym kole, no ale nic. Tak blisko te dynamity nie powinienem dawać. Czekajcie, sobie tutaj teraz fajnie nakręcę. Jeśli mi się uda. Powinno się udać. Dobrze. Teraz w dół. Leć. W dół. Kurka. No, ile wziąłem? 2. Ja ci pierdzie. No nie będzie teraz za kolorowo. Zaraz weźmiemy chyba normalnie jeszcze jedną laskę na mitu i po prostu jedną tylko i wyłącznie wsadzimy. Będziemy się w takie coś po prostu bawić. Okej. Dobra, bierz Stefan tą laskę jakąś jedną. Wykopiemy sobie po prostu. No po prostu jedną dziurę, tak i. Nie, to tylko dwójeczka. No to troszeczkę boli, że krzywek aż tak nierówności działają na naszą niekorzyść, no bo jednak kamień tam jest naprawdę multum, a jakoś nie mogę go podnieść po prostu. No zobaczymy, jak to się teraz będzie. Jak to będzie działać w ogóle teraz właśnie z jednym wywiertem. No, dojdzie do końca, nie, teraz. Dobra, super. I odstaw. Pyk. Jedną laskę na mitu, please. No, okej. Okay. Leć. Dajemy. I trzeba znowu gdzieś tam zasuwać do góry. Dawaj, biegnij teraz. Naprawdę, szkoda, że to jest... No nie wiem, zobaczymy teraz, jak się będzie zachowywać z taką dziurą. Mogę? Nie, jeszcze za blisko. Jak to się właśnie teraz będzie zachowywać z tą jedną dziurą stworzoną przez jedną laskę dynamitu. No zobaczymy. Mogę? Nie mogę. Jeszcze trzeba dalej zasuwać. No kurczę, felek! To troszeczkę irytuje, powiem wam, no. Już troszeczkę straciłem sympatię jednak do tej gry, no. Teraz. O ja pierdykam. Nie, dawać explosion tam. Co z tego, że za blisko stoją w tego. Dobra. I co się stanie niby? Co, dynamity mi tam pójdą? Wiertło się. No i co się zrobi? Uwaga. Nic się nie zrobiło, elegancko. Zero zagrożenia. Nalajcie. Dobra. Dawaj. Troszeczkę jednak za długie te filmiki, jeśli ma być szczery z tego wysadzania. No ale cóż. No. Już. Starczy, napatrzyłem się, wiem, kurzu troszeczkę jest. O. Dobra, zasuwaj. No kurzu jest, nie powiem. No zobaczymy teraz, jak się będzie nabierało te kamienie... Stąd właśnie. Nie wiem, ale... Zrobiła też się dziura, no jak ja mam to teraz? Kurczę, no... Chyba, że mam jeszcze jeden pomysł, ale... Ale raczej nie wypali. Dobra, zobaczmy teraz, czy tutaj będzie dobrze, czy źle. Czekajcie, w dół. Właśnie. Teraz jest elegancko opuszczona. No okej. Okej, fajnie. 3 tylko. Co to? Ja oczywiście więcej nie chciałem nabrać, bo po co mi więcej? Tylko 3 wystarczyły. Czekajcie w dół. O, właśnie. No nabierzże więcej, no człowieku, no. Co to tylko 3? Tylko na tyle cię stać. Dobra. Czekajcie. Etera, dobra. O, no właśnie. Zaczynają się jakieś błędy, fiksy i te sprawy. Aha. Okej. Ha, Cytrus teraz pokazał buga tej gry. No masakra.
no co jest teraz? Nie będę mógł... Ja cię sunę. I co teraz? A jakbym wyszedł z gry? Znaczy nie wyszedł z gry, tylko z... nie mogę nic zrobić. Ty, patrz. Czekajcie. Abi, myślę sobie pozycję. O! No i co? Ale chcę wyjść! Ja wiem, że ono teraz spada w przestworza. Ale to kurczę, która głupio wygląda. No masaja, to sama teraz symulator helikoptera chyba normalnie, no. Ale no niby gdzieś jadę, ale no... spadłem gdzieś zupełnie pod ziemię, nie? Dobra. Ej, ale ja bym chciał pomimo wszystko wyjść. Klikam escape, nie mogę nic. Szczegół zlecenia? Jest wszystko, tak? Czyżbym musiał po prostu grę zresetować? Teraz też pytanie, czy mi zapisze tam po prostu grę, te postępy. No nic, dobra, no to ja robię cięcie, bo naprawdę nie ma tutaj raczej co przeciągać. Także widzimy się i słyszymy za chwilę. Znaczy, siemaneczko, już jesteśmy po tym krótkim cięciu i powiem wam tak, że nie jest za wesoło, wręcz jestem teraz strasznie, ale to strasznie zirytowany. Powiem wam szczerze tak, o, no po pierwsze, nie mogłem wyjść z gry poprzez escape, czyli tak jak normalnie powinno się wyjść i tak dalej, i tak dalej. No i slipa, tak? Nie zapisało save'a, nie mam tego furgonu, nie mam teraz w sumie niczego, co nadrobiłem przez te dwa odcinki ostatnie. Gra po prostu zupełnie i się skraszowała i właśnie zepsuła. Taki był teraz bóg, co żeście widzieli, mogli zobaczyć przed chwilą. Gdzieś spadłem pod mapę, nie wiedziałem gdzie byłem. No nic, no dogram po prostu wam jeszcze te, ile tam, 13 minut. Na takiej zasadzie, że po prostu jesteśmy tutaj, gdzieśmy zaczęli przedostatni odcinek. Chyba tak. No dwa odcinki wcześniej chyba żeśmy gdzieś tutaj mniej więcej zaczęli. Po prostu nie mamy furgonu, nie mamy wiertła, nie mamy niczego, co żeśmy mogli sobie zrobić przez... co żeśmy zdobyli przez ostatnie właśnie dwa odcinki i to mnie teraz boli i w sumie wam powiem, że no powiem wam szczerze, że teraz po prostu te półtora, sorry, nie półtora, tylko 15 minut czy tam 10 dogram mam powiedzmy tak na przymus, tak naprawdę, bo już mi się nie chce grać w tą grę, serio. Już tak, jak już drugi raz już się nie zapisał stan gry, jak już naprawdę gra się tak zbugowała, sfiksowała, normalnie nic. To po prostu normalnie, wiecie, kopara w dół, w przenośni i tak naprawdę troszeczkę zdenerwowanie, zirytowanie i chyba jednak tejże podziękujemy, a przynajmniej będę musiał sobie zrobić od niej znowu jakieś dłuższe, powiedzmy w cudzysłowie, wolne. Bo kurczę felek, teraz naprawdę jestem nieźle zdenerwowany, żeby nie zacząć zaraz po jakichś tam innych słowach lecieć. No ale no tak jest, no nic, no teraz fajnie, równiutko nam się jakoś udało cudem 6 kamieni wziąć. Udajemy, że jest ok, zrobimy zaraz jakieś kolejne zanko, które mam nadzieję, że się jakoś pojawi za niedługo. I po prostu będziemy kończyć ten odcinek. No i widzicie, wsiadłem sobie dzisiaj, no nie chcę te zadanka, wsiadłem sobie dzisiaj właśnie na nagranie tych trzech odcinków, czyli na ten odcinek i na te dwa, które mam nadzieję, że się już oglądali poprzednie. I takie cyrki się normalnie stały i tyle, no. Trudno się mówi. Także no, nie gwarantuję już, że kolejny odcinek się pojawi, a na pewno nie szybko, o. Raczej tak, ja wiem. Zobaczymy, naprawdę. Jakbym miał teraz wam mówić, a nie chcę od razu, że tak powiem, streszać tej gry, też bym powiedział wam, że normalnie rzucam tą grę, nie chcę po prostu już, nie będę z niej nagrywał. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie trzeba by sobie zrobić troszeczkę wolne od niej. A, żwir, okej, no żwir mogę sobie zrobić. I właśnie tak, o. W sumie, jeśli mam być z wami szczery, to wszystko, co tutaj w tej grze się da zrobić, to wam pokazałem przez tą krótką serię. Tych 8 czy tam 9 odcinków naprawdę już nie liczę. No i... i tak to właśnie wygląda, no. Troszeczkę jednak, jak mogłem się teraz przekonać ja sam, troszeczkę od strony technicznej gra jest niedopracowana. Szkoda, że ją tak troszeczkę chwaliłem, znaczy troszeczkę, no chwaliłem ją na tych po pierwszych, już tak powiem, po pierwszym włączeniu i tak dalej, ale teraz powiedzmy w cudzysłowie cały czar prysł. No ale powiem wam szczerze, że też nie można co spodziewać super,
super gry po takim teraz symulatorze. No ale nic, pomimo wszystko grało się przez pewny czas w nią bardzo sympatycznie. I dobra, nie ma co już gadać więcej, kurczę, trzeba się zająć teraz robotą, bo zadanko jest nasz wir i trzeba będzie zaraz zarabiać. Dobra, o, teraz elegancko mi się wzięło kamienia. Fajnie, fajnie, tak gdzieś 6, 7, może i 8 kamienia mi się udało teraz załadować. Elegancko. Polecimy sobie zaraz teraz wywrotką. Zaraz teraz, no tak, tak, no teraz będziemy sobie. No już zaraz, no, już teraz powinienem kuczwek spaść i to 3 razy. Kamienie też się wsypują jak jakaś fontanna normalnie w lewo, w prawo, gdzieś, gdzie chcą w ogóle, mimo że nie powinny. Lecimy sobie teraz do doliny, zrobimy sobie to zadanie z tym żwirem, może jakieś szybko będzie kolejne. I po prostu będziemy chyba kończyć, zobaczymy, zobaczymy, wiem, że teraz deszcz pada. Kurczę, felek jeszcze bardziej mi dopija, zamiast, dobija, zamiast być jakoś, kurczę, fajna pogoda, fajny dzień. To nie, to jeszcze cały deszczyk, wszystko idzie w dół. No i tak to wygląda. Ale my sobie gramy dalej. No kurczę, jeszcze se. Przecież czym niby dotknąłem? Niczym dotknąłem, kurczę, felek, no. Jak widać, są takie niewidzialne, że tak powiem, ścianki albo elementy, albo dany element nie jest taki cienki, jak właśnie teoretycznie go widać, bo jeszcze mam, że tak powiem, jakieś takie, powiedzmy, zaplecze, tak? W sensie, że wiecie, no, niewidzialne ścianki, powiedzmy. Dobra, troszkę trzeba wyprostować tutaj, pyk. Super, super, hiper, hiper, super. Daję normalnie zakład, że coś teraz mi wyskoczy. Przynajmniej z jeden kamień. A jak nie, to się naprawdę zdziwię. A! Wiedziałem, jeden kurczwek. Trzy poszły. No dobra, nic, robimy teraz żwir. Musimy zrobić kurczwek 286 kg, ale to powinno być na rajcie, bo żwir to jednak taka mała granulka jest. I powinno dosyć szybko to iść. A co to jest? 286 kg to na pewno te kamienie, które teraz sobie przywiozłem, mi starczą. Dobra, teraz widok troszeczkę z perspektywy, tak jakbyśmy tam w ogóle siedzieli w tym rozdrabniaczu, w kabinie. Wow, fajne buty ma. Ciekawe. Joysticki, joysticki, Mateusz Wajchę, przełóż te sprawy. No okej. Okay. Co tak wolno ten żwir leci, ty? No nie mów, że jeszcze mi nie starczy. No. Mi nie starczy, mówię wam. Ojejku. Chociaż nie, a nie starczy, co ty? Kurczwiek, to żwir aż tak się długo robiło? W sensie, że aż tyle trzeba kamienia, żeby aż taki żwirek sobie zrobić? O kurczę, nie no, tak to nie będzie, no. Dobra, to trzeba polecić teraz sobie jednak w mieście po trochę kamienia. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, opuść tą całą kurczwelek wywrotkę. Będę musiał sobie jednak jeszcze troszeczkę wrąbać kamienia ze skały. Dzięki właśnie drabniarce. No ale nic, no jak trzeba, to trzeba. Dobra, zesuwaj, zesuwaj. I tak. W sumie to już naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę, to jest kompletna już dosłownie załamka. I może po prostu to, że już 3 odcinki porządku nagrywania, to już jest troszeczkę za dużo. Przynajmniej z takiej gry. Zawsze nagrywałem się tak mniej więcej po 2, dzisiaj troszeczkę pociągło mnie, że tak powiem, na 3, no ale no nic. Przynajmniej wy możecie się teraz pośmiać, bo mi nie jest do śmiechu teraz. No ale no cóż. I tak musi być. Okej. Okay. To sobie teraz elegancko tutaj cofnijmy może. Kulturalnie. Ok. Dobrze. Dawajmy tutaj tą drewniarkę, to sobie jeszcze coś tutaj. O, tutaj będziemy sobie brać kamień stąd, z tej ścianki, żeby jako tako sobie tutaj wyrównać te podłoże, bo kurczę, jak sobie bierzemy dany ten kamień właśnie z danej tam ściany, to właśnie są takie górki się robią. To ja chcę sobie tutaj fajnie też wyprofilować teraz. Dawaj, no! Co, nie mogę? Powinienem móc? Mogę! No. Kopej. No, robi się? Robi się. Coś się robi chyba. Tak mi się wydaje, a jak nie, to trzeba będzie
O, z tej strony troszeczkę go tutaj pyknąć. Dobrze, dobrze. O, właśnie. No i teraz elegancko wszystko się fajnie wyprofiluje. Robią się te kamienie? Wyskakują? Teraz. One skakują, jak widać, że troszeczkę... O, właśnie. Coś takiego się robi. Dobra, 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 dobra. Dobrze, dobrze. Jeszcze chwilę. Jeszcze się tam troszeczkę wgryza, jakieś tam kamienie bierze. Dobra, starczy. No, troszeczkę tam jest już tańszkowało, nie powiem. Gdzie ten teraz ładować? Tutaj, proszę ja was, lecimy szybko, 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 szybko. Ale powiem wam, że też nie było tam, że tak powiem, mało tego kamienia. No, troszeczkę przewoziłem z 15, mi się wydaje, że co najmniej było. Teraz. Właśnie w tej wywrotce, także no, jeszcze drugie tyle i... Zrobimy to zadanko. Tak, zrobimy jeszcze to zadanko w tym odcinku i będziemy kończyć. Okej, o, teraz mi się cudownie normalnie nabrało. Gdybym chciał, kurczę, za każdym razem tyle kamienia brać na łychę, to jest szok. Wy nie wiecie, jakbym był normalnie szczęśliwy, jakbym mógł za każdym razem właśnie tyle kamienia brać. To w ogóle teraz normalnie praca to była sama przyjemność teraz. Wtedy znasz się w sumie. Co jest? Kolejny bóg? Nie mogę teraz ruszyć się? Mogę się, o, właśnie. Ale... znowu coś się zepsuło, bo musiałem człowiek łycha dać do góry. Mimo, że dałem w dół, to się ścięło i nie mogłem ani do przodu, ani do tyłu nawet, także... coś się dzieje nie tak, kurczwelek, no. Z tą gierką teraz. Na tym etapie gry. Jakby teksturki znikały, czy ona już była taka czarna? Nie wiem, nie wiem, nie pytam, nie wnikam. O, właśnie. Fajnie, fajnie, fajnie mi się teraz nabrało. Nesz tak... Dlatego, dla pewności jeszcze tak z dwie łychy takiej możemy lecieć tam do doliny. Okej. Dobrze, dobrze, super. No, no, normalnie, Adam Małysz. Okej. Muszę sobie elegancko obniżyć pyk, elegancko. Elegancko, elegancko, nic w sumie nie jest elegancko, ale jest. Dobrze. No, 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 no. O! Też fajnie, też nie najgorzej, jeśli teraz nabrałem tego kamienia, jeśli tak 7 sztuk będzie. No tak, wydaje mi się, że tak od 6 kamieni, od 6 sztuk kamienia w górę, jeśli tyle się uda właśnie na tą wziąć na łychę, to to jest bardzo bardzo dobry wynik, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakbym ja brał przynajmniej 6 kamieni na łychę, też by było fajnie. Czasami właśnie biorę tak po 3, 4 i wiecie. I nic więcej. Okej. O, dobra. No, co jest? No, będę mógł wyjechać? Będę mógł. Przez jakoś tako dziwnie, ale wyjechałem na szczęście. No, znowu 6 kamieni, elegancko, fajnie, fajnie. I lecimy do doliny. Tak, żeby tak nie spadło mi to wszystko. Właśnie. Pyk. Okej. Wsiadamy za stery tej wielkiej wywrotki normalnie, tego potwora wręcz. Polecimy teraz do rozdrabniacza, wykonamy to zadanie na ten żwir i kończymy sobie ten odcineczek. No teraz mi się wydaje, że co najmniej ze 20 tutaj jest tego kamienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli komuś się chce, to może sobie zastopować filmik, policzyć, ale... Nie no, wiem, że kiedyś tak powiedziałem i naprawdę ktoś zastopował i policzył i faktycznie zgadzało się. No ale w sumie wiecie. Po co liczyć? Ważne, żeby zrobić zadanko i żeby było elegancko. No. No to tak musi być. Dobra, czas teraz nakręcić fajno. Dobra, cofej, cofej. Kręć, 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 kręć. Cytrus. Okej. Okay. No i super. I teraz ile wskoczy? Z 5 kamieni wskoczy poza? Pyk. Jeden tylko kamień wyskoczył. No to mnie teraz kuczwek zaskoczyło. No i dobrze, 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 dobrze. Robimy żwir dalej. O, ale tego kamienia teraz ja cię sunę. Patrzcie. Pyk, 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 pyk. Wchodzi, 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 wchodzi. No, także widzicie, no gra ma swoje błędy, ale też ma swoje plusy, nawet fajnie się w nią gra, ale no niestety... Nudzi się, irytuje, jeśli już pojawiają się jakieś takie naprawdę większe bugi.
Dobra, ile to nam potrzeba? No, troszeczkę jeszcze tych kilogramów potrzeba, no. Ale nie wiesz, żeby mi teraz wystarczyło. Musi po prostu starczyć. To jest niemożliwe, żeby mi starczyło, bo za dużo kamienia przywiozłem, żeby... Żeby nie starczyło właśnie. No, jeszcze z 50 kilo będzie. Może 40, 30... A! Będzie. Jest. Dobra, super. 5720 do naszej kieszeni. I dobra, ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że pomimo wszystko ten odcinek wam się spodobał. Teraz widzicie troszeczkę, że gra nie ma tylko swoich plusów i nie jest, że tak powiem, tak dopracowana, bo i tak błędy są, o które żeście mogli, które mogliście widzieć zresztą. Latający kurczwek ładowacz kołowy, normalnie tak zwany symulator helikoptera, troszeczkę mi teraz wyszedł, no ale co, pomimo wszystko zarobiliśmy kolejne pieniążki. Niestety nie mamy już tego furgonu, nie mamy wiertła i powiem wam tyle, że nie wiem, kiedy będziecie mieć kolejny odcinek z tej gry. Tak jak mówię, muszę sobie zrobić troszeczkę wolnego od tej gry, bo... No bo po prostu tak, normalnie. No i co, jeśli wam się spodobał ten filmik, to proszę was, ocencie go pozytywnie. Jeśli wam się nie spodobał, no to po prostu dajcie łapkę w dół, napiszcie komentarz i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się z wami żegnam, najcześć, Maleczko. No i pa, pa.